13 kwietnia wspominamy błogosławionego Serafina Moracone, prezbitera. Serafin urodził się w Mediolanie 1 lutego 1747 roku jako syn Franciszka i Anny Marii. Miał jeszcze troje rodzeństwa. Rodzina żyła ubogo, ojciec prowadził sklep ze zbożem, ale dochód wystarczał tylko na najpilniejsze wydatki. Gdy miał 13 lat, zmarła jego matka. Od dzieciństwa pragnął być kapłanem. Ponieważ rodzina nie mogła uiścić opłaty za naukę, został przyjęty przez księży jezuitów, którzy za naukę nie pobierali opłat. Od wczesnej młodości godził naukę ze służbą w kościele, a także pracą na własne utrzymanie. Bieda nie była mu obca. Z tego też powodu jego przygotowanie do kapłaństwa trwało długo. Wszystkie wynikające z tego trudności i upokorzenia znosił spokojnie, pogodnie. Święceń kapłańskich udzielono mu 9 maja 1873 roku, gdy miał 26 lat. Zaraz po święceniach został posłany do parafii świętego Jana Chrzciciela w uroczej miejscowości Cuiso w Lombardii. Tam odprawił swoją pierwszą mszę świętą i tam również posługiwał przez 49 lat, aż do swojej śmierci 13 kwietnia 1822 roku. Gdy przybył, mieszkało tam 185 osób. Była to zupełnie zapomniana wioska. Bardzo wiernie i z wielkim poświęceniem podjął posługę proboszcza. Nie zrezygnował z niej, gdy mu proponowano pracę w innych, bogatszych parafiach, a nawet wówczas, kiedy mu proponowano godności kościelne. Parafianie zapamiętali, że długo się modlił w kościele. Nabożeństwa sprawował bardzo pobożnie i starannie. Wygłaszał piękne, poruszające i pouczające kazania. Katechizował zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dodatkowo dzieci uczył czytać i pisać. Codziennie odwiedzał chorych. Dzielił się z nimi jedzeniem i tym, co było im najbardziej potrzebne. Jeśli już nic nie miał, ofiarował po prostu swoją obecność. Przy ciężko chorych czuwał nawet w nocy. Świadomie wybrał bardzo skromny, ubogi styl życia. Był cenionym spowiednikiem. Ludzie także z okolicznych miejscowości przychodzili do Cuiso i nieraz godzinami czekali w kolejce do spowiedzi, a błogosławiony Serafin, już za życia tak go nazywano, cierpliwie spowiadał. Parafianie cenili jego osobistą świętość i ofiarną służbę kapłańską. Nazywano go również włoskim proboszczem z Ars. Papież Benedykt XVI 26 czerwca 2011 roku, w dniu jego beatyfikacji, powiedział, że był wzorowym proboszczem z rejonu Lecco na przełomie XVIII i XIX wieku. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Serafina, prezbitera, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.